Halo, dzień dobry. Rozpoczynamy walki rankingowe, słuchajcie. Wadze lekkie. Kogo wziąć? Może Conor McGregor? Nie no, Conor McGregor obawiam się, że mógłby być kiepskim wyborem, tak szczerze. Może Justin Gaethje? Może Charles Oliveira? Na Islama. Mogę spróbować. Chyba raz walczyłem Charlesem i poszło mi delikatnie mówiąc średnio. Ale to nie oznacza, że teraz pójdzie mi kiepsko. Teraz może pójść mi totalnie super. Zbijamy żółwika. Pełne skupienie, słuchajcie. Jest zabawa. Dobra. Punkt dla mnie. Low kick kolejny. Low. Easy, 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 easy. Kolejny low kick. I spokojnie, Charles utrzymuje tutaj w stójce oponenta. Low. Lewy, prawy. No i muszę być przygotowany na to, że on będzie chciał pójść w nogi. Ale na razie walczymy w stójce, co jest ciekawe. Pracuję nad jego prawą nogą. On nie bardzo broni tę nogę. Co akurat mi się podoba. I na razie Charles, wydaje mi się, wygląda lepiej. Po prostu. Noga zabolała chyba, nie? No i już rozcięty. Trochę się pobił i już jest Oliveira niestety rozcięty. Szkoda tego lowa, że nie wszedł, bo sytuacja układa się na razie wyśmienicie. Ja mogę go szybko skończyć nawet. Teraz zmienił nogę, nie, znowu. No, panie. I koniec rundy. Akurat w takim momencie koniec rundy. Oliveira na razie. Na razie Oliveira petarda. Low kickami bardzo dobra praca. Właściwie jego prawa noga. Prawa noga Islama mam na myśli. Jest całkowicie wyłączona w tym momencie. Nie jest w stanie nic zrobić. Że on pozycji nie zmienia, to jest dziwne. I spokój, i spokój. No. Dobra. Noga złamana. No i co? No i wyszedł z tego. Sam się chyba wpierdolił. On wstał
On walczy i slamem i on do stójki poszedł znowu. Nie rozumiem. Dziwne w chuj. Bardzo dziwne. Aż mnie kusi, żeby sprawdzić go w parterze. Zobaczymy. Krucyfiks. No dobra, tutaj. Spokojnie. Nie. Okej. Ja mogę pójść na biodra sobie jeszcze. Wo. Dobra, robimy duszenie chyba, nie? Czy męczymy go dalej w tym biodrze? Pomęczę go jeszcze. Ja go mogę znokautować w każdej chwili, tak na dobrą sprawę. Jeśli mam być szczery. Dobra. On mi znowu z tego wyszedł. No cuda. No cuda. Koniec. Niepotrzebnie się pastwiłem. Mogłem to skończyć dużo szybciej. To było niepotrzebne, tak szczerze. Ale chciałem zobaczyć, jakie to są jeszcze opcje. Oliveira wygrywa, ale nie ma co się jarać, no bo jednak z całym szacunkiem gość no nie był tak dobry jak myślałem. Ale zawsze może być w przyszłości. Trzymamy kciuki. Teraz prawdopodobnie trafię na jakiegoś typa, który mnie poskłada online, bo tak właśnie wygląda balans kurwa w tej grze, że dywizje nie mają żadnego znaczenia, bo będąc w dywizji 9 możesz trafić na gościa w 18 na przykład, nie? Albo coś. No to jest potężny XD. Nie wiem, czy Oliveira jeszcze raz spróbować zawalczyć. Spróbuję jeszcze raz Charlesem, bo Oliveira ma potencjał generalnie, ale wiecie jak jest. No z hookerem, no tutaj nie będzie łatwo. Tu nie będzie łatwo, bo gość będzie niebezpieczny. Nie wiem, czy chciałbym z nim wchodzić w wymiany bokserskie. Poczekam, bo chyba gość, nie wiem, poszedł do toalety na chwilę. Nie bądźmy tacy, prawda? No. I co zrobiłem? Miałem nie iść w wymianę bokserską z hookerem, a dałem się zamknąć kurwa pod siatką i zaraz dostanę bombę i teraz będę leżał. To jestem klasyczny ja. No debil. Przecież ja jestem. Kurwa, ty kretynie. Ja nie robiłem tauntów tak po prostu. O, ale mnie zdenerwował teraz. Ale brzydkie zachowanie z twojej strony, gościu. Bardzo brzydkie. Bardzo brzydkie, nie podoba mi się takie coś. Nie pochwalam, nie lubię. Nie szanuję. Kurwa mać, będzie góra? Nie ma góry. No, ale lipa. Prawie.
Szybkie obalenie by się przydało. Ale widzę, że są ciężary. Są problemy. Kurwa mać, nie o takie obalenie mi chodziło. Jeśli mam być szczery. Daje się tak zamykać pod siatką. Przegram to. Mnie rozpierdala. Aaaa! Jest obalenie. Napierdalaj go. Ojeju, jeju. Ojeju, jeju. No i ogarnął to. Normalnie, kurwa, stary, po gilotynę idę. Żartuję. Ciężko, ciężko. I jeszcze na toksikę trafiłem. Jak przegram z nim, to się wkurzę. Także trzeba się spiąć. Trzeba się spiąć. Spierdalaj. Ja do ciebie byłem w porządku. A ty co? O, ale... No i on... Ja się bardzo łatwo daje zamykać pod tą siatką. Nie bardzo wiem dlaczego. O, ale miałem szczęście. Miałem szczęście. Miałem szczęście, nie ukrywam. Dawaj go. Dawaj dziada. Jest parter, cały czas jest parter. Niestety. Niestety, dałem sobie jeszcze to oczywiste. Oczywistą rzecz sobie dałem wcisnąć, że po siatce. Ale jestem sobie na siebie. No nie. Stary, nie w ten sposób. Mam cię, trzymaj go. Jebnij mu. Oh fuck. No źle. Koniec, po walce. O Boże, ostatkiem sił go obaliłem. Ostatkiem, kurde, sił. Szybko tutaj, tak jest. Szybko tutaj, koniecznie. Jeszcze do bocznej. Jaka masakra to jest w tej walce. Jestem, kurwa, zmęczony na fotelu, stary. Jeden z drugim. Koniec rundy. Nie no, ja w stójce. On mnie tak potrafi zapędzić w kozi róg. Tak potrafi mnie tutaj zapędzić pod siatkę, że są problemy i to takie, no, potężne. Nie ukrywam. Także Trzeba kombinować. To było tak oczywiste teraz, zjebałem to. Teraz też to skipałem.
Fuck you! Koniec, przegrałem. Przegrałem w ten sposób, czy nie jeszcze? No Oliveira już się kurwa położył. No co za gość! No co za typ! Jeszcze nie mogę tego skipnąć. Niektóre można, niektóre nie. Masakra. Nie, już. To już była walka z samym sobą, tak szczerze. No szkoda, ale ja stójkowo, naprawdę, no stójkowo tutaj było kiepsko. Jak na punkty? No fajne punkty. Zajebiste punkty. Tylko że ja w tym parterze mogłem go upierdolić jeszcze w tej trzeciej rundzie. No trudno, nieważne. Było, minęło. Nic już z tym nie zrobimy. Czy będzie półśrednia na koniec? Byłoby fajnie. Lekka. No to już grajmy tym Oliveirem do końca. Odcinek poświęcony Charlesowi. Jego bilans na dziś to 1-1. Jedno zwycięstwo, jedna porażka. Moja dywizja, no nie rozwala, delikatnie mówiąc, ale ja jestem w stanie pokonać każdego. Kto ma wyłączonego pada. Dobra. Nie ma żółwika. No zajebiście mi poszło. Dobry start. Dobry start, Caldemar. Jebnij nim. O to chodzi. O to chodziło. Krucyfix. Czy tam krucafuks. Różnie ludzie mówią. Okej. No. Klasyczny sprawl. Ale ja cię przytrzymam tutaj trochę jeszcze. Ja cię tutaj jeszcze trochę przytrzymam w tym sprawlu. No. A! A tu się półgarda dzieje. A ja dosiadł do bocznej. Nieźle, nie? Nie wiadomo, o co mi chodzi. Pojebany. Czemu jest kamera odwrócona? Kurwa, ja nie wiem, co się dzieje. Dlaczego jest... Co za gówno? No, tułów masz zbity. O, a ja mam twarz zbitą. To mocno. Kolana. To było złe kolana akurat. Nie oszukujmy się. Dawaj Charles. Ale nie tak. Nie w ten sposób. Ale mi pierdolną. Dobra, to już jest padaka. To już była padaka w zwarciu. W drugiej rundzie na początku od razu w parter. Od razu, człowieku, na glebę. Skręcanie tam. Przecież ja Oliveirą to powinienem go udusić, po prostu. Oliveirą to po prostu powinienem go udusić. Taka jest prawda. Idziemy po duszenie. Dobra, nic się nie dzieje. Nie jest źle. Nie jest źle, słuchaj. Co
Co wymyślisz? Co wymyślisz? No kurwa, niewiele wymyślisz z tego co widzę. Ja mogę iść po trójkąt. I po walce. Wybroniłem co trzeba było dwa razy. I Gaethje klepie. I Gaethje klepie. Charles Oliveira. New champ. Już niebawem. Zobaczycie. Będą jaja. Albo i nie. Prawdę mówiąc, sam nie wiem. Prawdę mówiąc, sam nie wiem, o co mi chodzi. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Widać, widać, że ja jeszcze muszę pograć w tę grę. I to sporo. Mam tyle braków stykowych, że to bania mała, nie? Niesamowite to jest. No ale trudno. Jeszcze przegrałem pierwszą rundę na punkty. Zajebiście. Dobra, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Rankedów, Kariery Online i oczywiście Kariery Janusza, a później może jakiś inny. Kto wie, kto wie. I już niedługo też inne rzeczy na kanale. Na razie. Dobrego dnia wam życzę. Hej.